Przez całe życie i nie chorować. Oczywiście, każdy z nas i nawet tutaj na Ziemi, chociaż mamy obietnicę, że w niebie nie będziemy, ale tutaj, żyjąc na Ziemi, każdy z nas ma to pragnienie i ma tą potrzebę, aby mieć jak najlepsze zdrowie. Wszyscy wiemy, że zdrowie to cenny skarb i wszyscy go potrzebujemy. Jednak wiemy, że żyjemy obecnie. W dobie epidemii chorób cywilizacyjnych. Setki milionów ludzi choruje obecnie na świecie. Wiemy, że miliony chorują również w Polsce. Jak podaje główny urząd statystyczny, w naszym kraju 3 miliony osób cierpi z powodu cukrzycy. 2 miliony chorują na chorobę wieńcową. 10 milionów Polaków ma nadciśnienie. Osteoporoza została rozpoznana u prawie 4 milionów. Jeśli chodzi o nadwagę i otyłość, dotyczy ona połowy naszego społeczeństwa. A jeśli chodzi o chorobę nowotworową, tę, której ludzie boją się najbardziej, rozpoznajemy 140 tysięcy nowych zachorowań rocznie. Chorujemy, cierpimy i umieramy przedwcześnie. W obliczu tej dramatycznej sytuacji wielu zadaje sobie pytanie, czy tak musi być. Czy jednak da się coś zrobić, aby swoje zdrowie chronić i je zachować? Wiecie, w tym roku obchodzimy dwie ważne dla nas, okrągłe rocznice. Mija 155 lat, kiedy Kościół Adwentystów dnia siódmego otrzymał od Boga poselstwo. Zdrowia. Mija też 60 lat, od kiedy w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się badania na zdrowiu adwentystów Dnia Siódmego. I pomyślałam, że to dobra okazja, aby zwrócić naszą uwagę ponownie na Poselstwo Zdrowia w tym konkretnym sensie, w świetle właśnie badań naukowych na ten temat. Jak wszyscy wiemy. Kościół Dni Ostatnich, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego został ubłogosławiony duchem proroctwa. Proroctwo, jeśli pochodzi od Boga, zawsze wypowiadają go ludzie natchnieni Duchem Świętym. Jeśli jest podawane ludziom, zawsze służy czemu? Nauczaniu, wybawieniu. I ocaleniu. W drugiej księdze Kronik, w dwudziestym rozdziale i dwudziestym wierszu czytamy to niezwykłe zachęcenie. Zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się, zawierzcie jego sługom prorokom, a poszczęści się wam. W naszym kościele jest. Objawiony duch proroctwa, i początkowo on był spisany w 40 książkach i 5 tysiącach artykułów. Ale jeśli policzymy wszystkie kompilacje, to aż w ponad 100 dziełach. I w tym niezwykłym dorobku ważne miejsce również zajmuje poselstwo zdrowia. Poprzez służbę Ellen White, Pan Bóg. Dał nam to poselstwo, i dzisiaj możemy być nim ubłogosławieni. Właśnie w, 1860, w 1863 roku, dokładnie 6 czerwca, w Odsego w stanie Michigan, Ellen White otrzymała pierwszą epokową wizję na temat zdrowia. Było to tuż po utworzeniu generalnej konferencji naszego Kościoła. Nie była to jedyna misja, wizja na temat zdrowia. Po niej przyszła kolejna w Rochester 25 grudnia 1865 roku, a potem jeszcze trzecia w Bordiwell w stanie Vermont 10 grudnia 1871 roku. Poselstwo zdrowia było przekazane Kościołowi z powodu trzech Pilnych potrzeb. Były to potrzeby, które, o których czytamy, że były one pilne, potrzebne, i z tego, co ja wystudiowałam, przeczytałam, znalazłam tylko trzy takie potrzeby. Czasami niektórzy dodają jeszcze kolejne, ale e, ja znam te trzy. Po pierwsze, Poselstwo zdrowia było nam dane jako Kościołowi po to, aby uczynić lud Boży zdrowszym fizycznie i duchowo. Było dane po to, aby zmniejszyć cierpienia ludzi na świecie i było dane po to, aby być prawą ręką. Czego? Ewangelii. I te właśnie trzy potrzeby powinny być też um, spełniane w takiej kolejności. Najpierw to my powinniśmy przyjąć to poselstwo, aby być zdrowszymi i fizycznie, i duchowo, następnie po to, aby iść do ludzi i pomóc im, tak jak Pan Jezus przychodził i pomagał i uzdrawiał, a następnie to ma otworzyć nam drzwi do zwiastowania Bożego poselstwa. Czy poselstwo zdrowia może zastąpić Ewangelię? Nie może. Ono ma służyć Ewangelii, ma być tą prawą ręką i zawsze o tym pamiętajmy. Wiecie, poselstwo zdrowia spełniało swoją funkcję od samego początku, kiedy było e, przekazane. Wiecie, medycyna XIX wieku miała bardzo specyficzne e, podejście do leczenia. Faktycznie to były czasy, kiedy nie dostrzegano związku między stylem życia a chorobą. Teoria zarazków była czymś niedorzecznym. Obawiano się świeżego powietrza w dzień i w nocy. Tłustą, bogatą w, w mięso dietę, ubogobłonnikową, uważano za najbardziej właściwą. Związek pomiędzy umysłem a ciałem w ogóle wydawał się nieistotny. Używkom przypisywano nawet właściwości terapeutyczne i stosowano je bardzo powszechnie. Do tego wszystkiego słuchajcie, medycyna ta. Miała takie sposoby leczenia, które dzisiaj są w ogóle absolutnie zarzucone. Medycynę tamtych czasów nazywamy heroiczną, bo rzeczywiście trzeba było dużego heroizmu, żeby wytrzymać to, co lekarze robili dla swoich pacjentów. Jednak często ci lekarze, ci pacjenci w ogóle tego nie wytrzymywali. Medycyna ta prowadziła często na pewną śmierć. Stosowano upuszczenia, upuszczanie krwi, gwałtowne lewatywy, gwałtowne wymioty. To była medycyna inna niż ta, którą my znamy. Do tego stosowano różne środki chemiczne, które o dziwo nazywano lekarstwami. Takie jak strychnina, solertenci, saletra potasowa, chinina, nikotyna czy opium. I właśnie wtedy, w tej sytuacji, kiedy medycyna nie radziła sobie z problemami i ludzie umierali młodo, często z błahych powodów, dlatego że lekarze nie mieli dobrych metod, wtedy przychodzi poselstwo zdrowia. I ono zmienia całkowicie rzeczywistość medyczną tamtych czasów. Tylko wspomnę doktora Kelloga, który kiedy inspirowany pismami Ellen White powołał do życia słynne sanatorium w Battle Creek, to wszyscy chcieli się leczyć u doktora Kelloga, u nikogo innego. Leczyli się u niego biedni i bogaci. Wczoraj słyszeliśmy, że nawet prezydent Stanów Zjednoczonych, owszem tak, i wielu innych sławnych ludzi tamtych czasów. Z czasem. To poselstwo doprowadziło do powstania ogólnoświatowego systemu instytucji medycznych, szpitali, klinik, ośrodków sanatoryjnych. Doprowadziło do powstania wielu programów zdrowotnych czy też misyjnych. Cóż takiego niezwykłego, możemy powiedzieć, elektryzującego? inspirującego, fantastycznego dla ludzi tamtej epoki, ale przecież wiemy, że i dla naszej epoki było w poselstwie zdrowia. I teraz, żeby oddać trochę klimat tego poselstwa, przywołam kilka cytatów, kilkanaście cytatów, które, będę, które zaczerpnęłam z dzieła posłaniec pana prorocza służba Ellen White właśnie... Herberta Douglasa. Dzieło to zostało również wydane w Polsce przez wydawnictwo Znaki Czasu, więc jest dostępne i dla nas. Cóż takiego Ellen White dowiedziała się niezwykłego? Tytoń w każdej postaci jest wolno działającą trucizną pobudza i wyniszcza organizm. Kawa i herbata działają podobnie jak tytoń. Picie ich jest szkodliwą słabością. Napoje alkoholowe zagrażają życiu, uniemożliwiają panowanie nad sobą i pozbawiają człowieka rozumu. Jedzenie mięsa jest niebezpieczne, szkodzi zdrowiu i osłabia wolę. Nie powinno się go podawać nawet dzieciom. Wielu ludzi umiera na choroby wyłącznie spowodowane spożywaniem mięsa. Każdy grosz wydany na tytoń, herbatę, kawę i mięso jest gorzej niż stracony. Artykuły te przeszkadzają w pełnym rozwoju sił fizycznych, umysłowych i duchowych. Słodkie ciasta i budynie oraz tłuste placki są szkodliwe. Cukier i nadmiar tłuszczu obciąża organizm i przeszkadza w jego działaniu. W ziarnach, orzechach, jarzynach i owocach znajdują się składniki odżywcze, jakich potrzebujemy. Doskonale nadają się do przygotowywania zdrowych, bezmięsnych posiłków. W reformie diety tkwi głęboka mądrość. Zmiana sposobu odżywiania może nawet odwrócić szkody spowodowane przez niewłaściwe odżywianie. Jedzenie między posiłkami szkodzi żołądkowi i zaburza proces trawienia. Trzeba jeść. O regularnych porach. Śniadanie powinno stanowić najbardziej obfity posiłek dnia. A jeśli spożywa się kolację, powinno, powinna ona być lekka i należy ją spożyć kilka godzin przed udaniem się na spoczynek. Przejadanie się, choćby najzdrowszymi pokarmami, przytępia wrażliwość i osłabia żywotność. Przejadanie się wpływa gorzej na organizm niż przepracowanie. Trujące substancje stosowane przez lekarzy, takie jak strychnina, opium, rtęć i chinina, to trucizny. Przyczyniają się one do śmierci większej ilości osób niż inne powody zgonów razem wzięte. Czysta woda powinna być stosowana obficie w profilaktyce i leczeniu. Czystość ciała i czystość domu jest niezwykle ważna. Światło słoneczne i czyste powietrze są niezbędne zwłaszcza w pokojach sypialnych właściwe pory snu i odpoczynku oraz obfitość ruchu i ćwiczeń fizycznych są niezbędne dla zachowania zdrowia związek jaki istnieje pomiędzy umysłem a ciałem jest bardzo ścisły gdy jedno choruje drugie to odczuwa wielu choruje nie z przyczyn fizycznych ale wskutek chorej psychiki wielu umiera z powodu chorób których przyczyny tkwią tylko Wyobraźni. Bóg nie dokonuje cudownych uzdrowień tych, którzy nieustannie łamią prawa zdrowia. Wszystkie Boże obietnice są udzielane pod warunkiem posłuszeństwa. Czy wszystkie zasady wymieniłam? Na pewno nie. Natomiast mam nadzieję, że niektórzy przypomnieli sobie te, które tutaj zacytowałam. A do dalszego studium zapraszam przede wszystkim do tych dwóch książek: Chrześcijanin a Dieta oraz śladami wielkiego lekarza. Są to książki, które najpełniej pokazują nam poselstwo zdrowia. Jeszcze tylko może wspomnę to jedno zdanie, które zapadło w umysły milionów ludzi na całym świecie. Często cytowane i program New Start również opiera się na tych słowach. Czyste powietrze, światło słoneczne, wstrzemięźliwość, spokój i odpoczynek, ćwiczenia fizyczne, właściwa dieta, używanie wody, zaufanie Bożej mocy to prawdziwe środki medyczne. I chcę dzisiaj wyrazić moją wdzięczność dla tych milionów ludzi, którzy przyjęli poselstwo zdrowia, wymodelowali swoje życie na ten wzór i słuchajcie, dzisiaj są społecznością ludzi, którzy tworzą społeczność religijną, która, która jest niezwykle wyjątkowa. Dzisiaj żadne ugrupowanie religijne nie budzi tak wielkiego zainteresowania świata nauki uczonych i badaczy w obszarze medycyny i epidemiologii, jak właśnie adwentyści dnia siódmego. To niezwykłe błogosławieństwo. w dzisiejszych czasach kiedy światowa epidemia chorób cywilizacyjnych jest, Faktem, możemy widzieć styl życia ludzi, którzy wyróżniają się na tym tragicznym tle, jeśli chodzi o chorobowość naszych czasów. Właśnie adwentyści dnia siódmego dzisiaj zauważani są jako społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych ludzi, którzy żyją wyraźnie dłużej i cierpią zdecydowanie na mniejszą ilość schorzeń. Adwentyści dnia siódmego. Te badania, które prowadzone są, jak Wam powiedziałam, już 60 lat w Stanach Zjednoczonych, mówią o tym. Wyniki te są, tych badań są dzisiaj bardzo cenione w świecie nauki, w świecie epidemiologii i w świecie medycyny. Tam, gdzie. Naukowcy interesują się tymi tematami. Są też publikowane w bardzo cenionych czasopismach naukowych, ale też popularno-naukowych. I dzisiaj faktycznie każdy z nas może się o tych badaniach dowiedzieć. Pewnie pamiętacie, kiedy National Geographic opublikował jakiś czas temu właśnie artykuł pod tytułem „Sekrety długowieczności, 100 lat życia w zdrowiu i” Radości. To był artykuł, który właśnie pokazywał badania na tych najdłużej żyjących ludziach na świecie, wśród których wymienia adwentystów Dnia Siódmego. I pewnie pamiętacie te zdjęcia naszych braci i sióstr, właśnie tam z Kalifornii, którzy znaleźli się w tym czasopiśmie. Tutaj mamy chociażby Madge Genton, o której. National Geographic pisze w taki a nie inny sposób. Otóż w zeszłym roku, kończywszy 100 lat, Margenton odnowiła swoje prawo jazdy na następne pięć. Lecz tym, co naprawdę utrzymuje ją w ruchu, jak mówi, jest jej chrześcijańska wiara. Ona sama i inni adwentyści dnia siódmego unikający przetworzonej żywności i kofeiny, żyją na ogół 6 do 10 lat dłużej niż przeciętny. Kalifornijczyk. W tym życiu potrzebujemy kogoś, kto by nas prowadził, i potrzeba nam wiele nadziei, mówi Marcz. Dobrze mieć Boga za przyjaciela. Zobaczcie takie słowa w tym znanym magazynie National Geographic na nasz temat. Drugie zdjęcie to jest Frank Scherer z zawodu lekarz. Najstarszy. Właśnie człowiek, który jeździ na nartach wodnych. National Geographic pisał o nim w taki sposób, gdy w 1939 roku Frank Scherer po raz pierwszy założył narty wodne, były to drewniane deski z gumowymi paskami. Teraz Frank Scherer ma 100 lat i znacznie lepszy sprzęt i nadal lubi próć po falach w pobliżu swojego domu w stanie Washington. Lubię ćwiczenia i aktywność na świeżym powietrzu, a narty wodne zawsze dają dodatkowy dreszczyk. Um, ludzie, którzy dzisiaj nazywani są rekordzistami długowieczności, o których się mówi i o których się pisze. Niedawno też w naszym polskim Empiku pojawiły się dwie książki. Książka Niebieskie Strefy, dziewięć rad od ludzi najdłużej żyjących na świecie. Oraz niebieskie strefy w praktyce: jedz i żyj jak najzdrowsi ludzie na świecie. Kto z Was te książki może już czytał? Cudownie, zapraszam do lektury tych, którzy jeszcze tych książek nie znają. Cieszę się, że są w Polsce dostępne w naszym rodzimym języku. Książki te pokazują, Pięć obszarów na Ziemi, tak zwanych pięć niebieskich stref, gdzie właśnie ludzie żyją wyraźnie dłużej i cierpią na niewielką ilość chorób, które są tak bardzo popularne, powszechne w naszych krajach cywilizowanych. I gdzie w tej książce, w tych książkach na głównym w dużej mierze zwraca się uwagę na adwentystów właśnie z Loma Linda z Kalifornii. Nowe badania, które zostały tam przeprowadzone. Szczególnie na nich również z tego powodu, słuchajcie, są to ludzie wtopieni Warunki naszej cywilizacji. O, in, o ile inne z te społeczności to są społeczności albo wysokogórskie, gdzie, gdzie ludzie mieszkają w naturalnych warunkach wiosek wysokogórskich, albo jakichś wysp odizolowanych, to jednak Kalifornia to jest obszar, gdzie ludzie mają dostęp do wszystkich wygód cywilizacji, a jednak potrafią dokonywać wyborów z myślą o zdrowiu. I to przekłada się na ich doświadczenie życiowe w kontekście zdrowia. Przywołam chociaż jednego bohatera z tej książki. Jest to dr Ellsworth Werham, kardiochirurg z Uniwersytetu Medycznego Loma Linda w Kalifornii. Jest on pionierem operacji na otwartym sercu. Robił to, co u nas w Polsce robił profesor religa tylko robił to dużo. Wcześniej. On był członkiem ekipy, która operowała po raz pierwszy pacjenta właśnie tą metodą operacji kardiochirurgicznej na otwartym sercu. I właśnie w tej książce możemy przeczytać, że w wieku 94 lat wciąż miał zaplanowanych wiele operacji, ale przecież nie miał leżeć, leżeć na stole operacyjnym. To on miał operować. Mówi o sobie, nadal mam pewne ręce, dobry wzrok i nie mam Alzheimera, na, które, na którego choruje połowa osób w moim wieku. Mówi też o sobie, że jako młody lekarz, kiedy operował pacjentów i widział zdrowe, elastyczne, piękne naczynia, to zaraz po operacji biegł do tego pacjenta i pytał się, jakie on ma przyzwyczajenia, jeśli chodzi o styl życia. Zawsze okazywało się, że byli to pacjenci, którzy są na diecie wegetariańskiej. O tym wspomina w książce. Natomiast kiedy te tętnice były zmiażdżycowane, miały wiele płytek właśnie tych, jeśli chodzi o blaszki miażdżycowe, to słuchajcie, też biegł do pacjenta po operacji i pytał się, jakie są jego przyzwyczajenia, jeśli chodzi o styl życia. I cóż, okazuje się, jak sprawozdaje w tej książce, zwyczaje tych pacjentów były całkowicie inne. Na pewno dalekie. Od tego, co byśmy mogli powiedzieć, jeśli chodzi o odżywianie zdrowe, pełnowartościowe, wegetariańskie. I to wpłynęło na jego decyzje życiowe. Sam w młodym wieku przeszedł na dietę zdrową w oparciu o produkty roślinne. O tym jeszcze dzisiaj właśnie będę mówić. Doktor Ellsworth Wareham. Jakiś problem o mamy. Właśnie. Wiecie, gdy opowiadam te anegdoty o, o długowiecznych i zdrowych, to moglibyśmy powiedzieć, że kilka takich przypadków to jeszcze o niczym nie świadczą. Bo rzeczywiście, gdy przywołamy sobie długowiecznych, sto, stuletnich, i są to jakieś pojedyncze przypadki, to jeszcze niekoniecznie one świadczą o tym, co jest dobre, a co jest złe. Jednak te przypadki, które ja przywołałam, to są osoby, które uczestniczyły w badaniach zdrowia adwentystów um, tych już trwających 60 lat w Stanach Zjednoczonych. I są to tylko przykłady, a badania były prowadzone na dziesiątkach tysięcy osób przez dziesiątki lat. I te badania rozpoczęły się właśnie w 1958 roku. Mianowicie wówczas e, Amerykańskie Stowarzyszenie Onkologiczne rozpoczynało swoje badania na temat wpływu palenia papierosów na rozwój raka płuc. Ponieważ społeczeństwo Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, to jest społeczeństwo ludzi niepalących. Wobec czego adwentyści stali się idealną grupą kontrolną do tych badań, i Amerykańskie Stowarzyszenie Onkologiczne bardzo szybko ich zwerbowało. W wyniku tych badań okazało się, że u adwentystów pięć razy rzadziej występuje rak płuc. Jednak to, co zdumiało naukowców, to to, że Adwentyści nie tylko rzadziej chorowali na raka płuc, ale również rzadziej chorowali na inne rodzaje raka, rzadziej też chorowali na cukrzycę i choroby układu krążenia, które epidemicznie występują w Stanach Zjednoczonych. Wobec tej sytuacji Powstał pomysł i został zainicjowany dalszy proces badawczy, który był cały czas sponsorowany przez Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, tak więc pieniądze szły od rządu amerykańskiego i te badania właśnie przebiegały w dwóch fazach jako badania Czyli mamy te badania pierwsze, a następnie były badania drugie, jako Adventist Health Study, czyli badania zdrowia adwentystów w fazie pierwszej oraz badania zdrowia adwentystów w fazie drugiej. Pierwsza faza tych badań była w latach 70, 70, od 74 do 88. I przebadanych zostało 34 tysiące kalifornijskich adwentystów. Druga faza rozpoczęła się w 2002 roku i badania są zakrojone na dużo większą skalę. Badaniom poddani są adwentyści w liczbie 96 tysięcy z obszaru całych Stanów Zjednoczonych i Kanady. Badania trwają. A od 1987 roku szefem, kierownikiem tych badań jest niezwykle znana i ceniona postać um, świata nauki, jeśli chodzi o żywienie człowieka i zagadnienia epidemiologii, profesor dr Gary Fraser. Dobrze jest pamiętać to nazwisko, jest to obecnie twarz te, tych badań. I jeśli popatrzymy na raport, który dr Fraser już opublikował, dotyczący pierwszej fazy badań, czyli Adventist Health Study 1, to widzimy wyraźnie, że adwentyści żyją dłużej. Rzeczywiście, adwentyści w stosunku do populacji ogólnej żyją dłużej. Tutaj mamy krzywą przeżycia. Adwentystów w Kalifornii, a ta krzywa dotyczy ogólnej populacji. I widzimy tą przewagę wiekową adwentystów nad populacją. Ogólną. Jeszcze dokładniej widać to w zestawieniu liczbowym. Zobaczcie, jeśli popatrzymy na populację ogólną mężczyzn w Kalifornii, okazuje się, że tam 19,5% mężczyzn w ogólnej populacji dożywa w wieku 85 lat. Ale jeśli popatrzymy na adwentystów, wegetarian, to tych, którzy dożywają 85 roku, jest prawie połowa, mamy 48,6% populacji adwentystów wegetarian. A jeśli chodzi o kobiety, w ogólnej populacji te panie, które dożywają 80, 85 roku życia, stanowią niespełna 40%. Natomiast jeśli popatrzymy na wynik dotyczący adwentystek wegetarianek, to mamy już 60 ponad 60%. Także widzimy, że adwentyści wegetarianie mają zdecydowaną przewagę nad ogólną populacją. Myślę, że warto też popatrzeć, ja Was przepraszam, ale tutaj zmiana projektora i te urządzenia troszkę posypały się te moje dane. Ale zobaczcie to zestawienie między adwentystami wegetarianami i niewegetarianami. To może Was też szczególnie zainteresować, ponieważ populacja, która była badana, w połowie jest to populacja, która korzysta z diety wegetariańskiej, jeśli chodzi o adwentystów. A w połowie niewegetariańskiej, czyli są to osoby, które w swojej diecie mają mięso. I zobaczmy, jeśli popatrzymy na adwentystów, wegetarian czy adwentystki, wegetarianki, to one, oni i one również mają przewagę nad populacją tych, którzy jedzą mięso. Co ciekawe, w badaniach, które, o których mówię, Okazało się, że nie tylko Adwentyści żyją dłużej, ale mają się lepiej, jeśli chodzi o ich sprawność fizyczną, sprawność w ciele, ale również sprawność umysłową. I zobaczmy na te krzywe. Są to krzywe, które właśnie pokazują ocenę sprawności fizycznej. Ta krzywa najniżej, czy granatowa krzywa, ona pokazuje normę, Populacji ogólnej. Natomiast dwie krzywe powyżej, ta zielona i pomarańczowa, pokazują ocenę sprawności fizycznej adwentystów, i tutaj ta kohorta badana jest podzielona na rasę białą i afroamerykanów. I mamy właśnie afroamerykanów jako linia zielona i rasę białą jako linia pomarańczowa. Zobaczcie, że Krzywe, które dotyczą adwentystów, wyraźnie przebiegają powyżej normy populacyjnej. Co to oznacza? Że wyraźnie lepiej na zdrowiu fizycznym mają się adwentyści. A co jeszcze bardziej fascynujące, to to, że adwentyści rzeczywiście mają również lepszą sprawność umysłową. Zobaczmy. Okazuje się, że yy, Sprawność umysłowa rośnie z wiekiem i jest to nawet po 35 roku życia. Co się jednak okazuje, jeśli widzicie te krzywe dotyczące Adwentystów, zarówno jeśli chodzi o rasę białą, jak i Afroamerykanów, te krzywe kształtują się ponad normą populacyjną czyli ta sprawność umysłowa lepiej, nawet znacznie sprawniej rośnie w tej populacji. A co najważniejsze, myślę, i bardzo zachęcające, to sprawność umysłowa adwentystów w tej ostatniej fazie życia utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Natomiast, jeśli chodzi o, o y, 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 tę populację ogólną, sprawność umysłowa wyraźnie co robi? Opada. Myślę, że to są fantastyczne dla nas nowiny, wiadomości i myślę, że warto powalczyć. Co w swoim podsumowaniu dr Gary Fraser mówi, jeśli chodzi o te badania właśnie AHS-1, czyli Adventist Health Study 1? Otóż Adwentyści żyją dłużej, w szczególności Doktor Gary Freiser zauważa, ci, którzy są wierni poselstwu zdrowia. Jakość ich życia w każdym wieku przewyższa normy populacji ogólnej. Ta jakość, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne i umysłowe. Adwentyści rzadziej chorują na choroby serca i chorobę nowotworową. I jeszcze w tych badaniach, w tej fazie badań, odkryto, że jeśli chodzi o choroby układu krążenia wegetarianie zdecydowanie rzadziej chorują na ten typ schorzeń. Osoby jedzące orzechy redukują ryzyko incydentów kardiologicznych o 40-50%. Ci, którzy spożywają produkty, zobaczcie pełnoziarniste, mają mniej problemów krążeniowych. I 5 do 6 szklanek wody dziennie zmniejsza o 70% ryzyko zawału, a picie kawy go Podwyższa. Co jeszcze Gary Fraser sprawozdaje, tym razem w kontekście choroby nowotworowej? Otóż spożywanie czerwonego mięsa podnosi ryzyko raka. Osoby spożywające oże, owoce mają mniejsze ryzyko. Mleko sojowe, pomidory i rośliny strączkowe obniżają ryzyko raka. I jeszcze jest jedna ważna informacja. Ta dotyczy zarówno układu krążenia i, i, i chorób nowotworowych. Otóż uprawianie sportu o niedużej intensywności, czyli nie bieganie maratonów i zdobywanie złota w sporcie, tylko nieduża intensywność na przykład regularne, codzienne spacery zauważalnie zmniejsza ryzyko chorób serca i wystąpienia pewnych rodzajów raka. To tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą fazę badań. Doktor Gary Fraser dzisiaj jest często publikowany, często udziela wywiadów i wiecie, w tych swoich wywiadach podkreśla sześć czynników, które przedłużają życie o 10 lat. Chcielibyście poznać te sześć czynników? Już je mniej więcej wymieniłam, omawiając te badania i podsumowanie, ale dobrze jest jeszcze na koniec sobie je wypunktować i myślę, warto zapamiętać. Sześć czynników, które przedłużają życie o 10 lat. Są tutaj osoby, które chciałyby żyć 10 lat dłużej niż przeciętna populacyjna? Okej, okay. mam nadzieję, że wszyscy. I zobaczcie, o co chodzi. Otóż to, co warunkuje te 10 lat, to jest przejście na co? Wegetarianizm. Tak, przejście na wegetarianizm. Następnie regularne spożywanie czego? Orzechów, picie odpowiedniej ilości czego? Wody, niepalenie i unikanie innych używek, takich jak alkohol i kofeina. Codzienna aktywność fizyczna oraz właściwa masa ciała. To jest tych sześć tajemnic, sześć warunków, aby przedłużyć sobie życie o 10 lat. I to są, słuchajcie, słowa dzisiaj jednego z najbardziej znanych naukowców na świecie. Jeśli chodzi o tę fazę badań drugą, to jak już powiedziałam, ona obejmuje cały obszar Stanów Zjednoczonych, nawet sięga do Kanady, i oczywiście w nią są zaprzęgnięte większe siły naukowe. I mamy tutaj tą słynną ekipę profesorską, która zajmuje się tymi badaniami. Jest oczywiście dr Gary Fraser, ale jest też profesor dr Michael Orlich, Pramil Hyde. I Karen Jaceldo. To są właśnie ci profesorowie, którzy zajmują się tymi badaniami. I teraz chciałabym e, króciutko przywołać efekty, jakie już mamy z tych badań, rezultaty tych badań, chociaż, jak wiecie, powiedziałam, że badania wciąż trwają. Rozpoczęły się w 2002 roku i wciąż są kontynuowane. W 2012 roku dr Gary Fraser otrzymał kolejne 5 milionów dolarów od rządu amerykańskiego na kontynuację tych badań, więc cieszymy się, badania trwają i pewnie wyniki kolejne będą stopniowo przychodzić. Ale to, co już wiemy z tych badań, popowiem, pokażę. Otóż dr Michael Orlicz sprawozdaje na temat... Chorób cywilizacyjnych, które dokładniej są obecnie badane, i już wiemy, że jeśli chodzi o nadciśnienie, a dietę, rodzaj tej diety rzeczywiście wegetarianie mają przewagę. I tutaj widzicie na tym wykresie. Pierwszy słupek odnosi się do niewegetarian, czyli osób, które spożywają mięso, Semi wegetarian, którzy bardzo rzadko spożywają mięso. Dalej mamy laktowo wegetarian, którzy nie spożywają mięsa, ale spożywają nabiał i jaja. I mamy na koniec kogo? Wegan, czyli tych, którzy w ogóle nie spożywają produktów zwierzęcych. Jeśli chodzi o, o te profile żywieniowe, a nadciśnienie, to rzeczywiście laktoowo-wegetarianie wychodzą w badaniach lepiej e, niż ci, którzy spożywają mięso, nawet ci, którzy spożywają mięso sporadycznie. Jednak najlepiej, czyli najrzadziej chorują na nadciśnienie. E, e, osoby, które w ogóle nie spożywają produktów zwierzęcych. A co jeśli chodzi o cukrzycę? Zobaczcie, znowu wegetarianie mają się lepiej, chociaż ciekawe, semi-wegetarianie mają się dosyć nieźle, czyli nawet te osoby, które spożywają niewielkie ilości mięsa, nawet lepiej wyszły w badaniu niż te osoby, które spożywają nabiał. To jest bardzo ciekawe, chociaż nie mamy tutaj dokładnie podanych informacji, ile tego nabiału jest. Często wegetarianie przechodząc na ten styl życia, porzucając miejsce jedzą spore ilości nabiału. Dzisiaj zobaczycie w piramidzie żywieniowej, że jeśli spożywamy nabiał, to jednak te ilości nie powinny być duże. I myślę, z tego wynika ta rozbieżność. Natomiast wyganie ponownie są tutaj w najlepszej sytuacji. A co jeśli chodzi o zespół metaboliczny? To jest taki problem chorobowy, na który składa się i podwyższony cukier, i podwyższone ciśnienie, i nadwaga, czyli wyższe BMI. I co się okazuje? Jeśli chodzi o ten zespół zaburzeń metabolicznych, znowu widzimy wegetarian w stosunku do niewegetarian z dużą przewagą. Nawet 56% wynosi ta przewaga, wobec czego rzeczywiście no, ten styl odżywiania tutaj powinien być i jest obecnie już zalecany w profilaktyce tego problemu. Nie mam i nie, nie doszukałam się tych szczegółowych profili, jeśli chodzi o wegetarianizm w kontekście tego problemu, ale mamy porównanie z osobami, które jedzą mięso. Dalej, dieta, a ryzyko raka. Znowu widzimy, że te słupki, jeśli chodzi o wegetarianizm, są, są niższe. Weganie mają e, e, to, to ryzyko najniższe. Jeśli chodzi o raka jelita grubego, tutaj wyraźna jest różnica. Wegetarianie rzeczywiście dużo rzadziej chorują na ten typ nowotworu. A jeśli chodzi o śmiertelność z powodu różnych problemów takich jak choroby układu krążenia, rak, choroby nerek czy choroby endokrynologiczne, to widzicie ten słupek zielony, który jest tym, który obrazuje stan w przypadku wegetarian w stosunku do tego słupka pomarańczowego, który dotyczy niewegetarian, że zawsze pod każdym względem jest on mniejszy. Niższy. Ok, to tyle na temat schorzeń tych, którzy badacze, pod, pod kątem których te badania prowadzą. Natomiast warto jeszcze popatrzeć na masę ciała, na wagę i otyłość. Gdzie w badaniach w, tych, w pierwszej fazie już okazało się, że osoby, które mają większą masę ciała, która jest Zaliczana no nadwagi czy otyłości, mają większe ryzyko zgonu z różnych powodów. I to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Widzicie, tutaj jest krzywa dla mężczyzn i krzywa dla kobiet. Także my wiemy już, że nadwaga i otyłość sprzyja chorobowości. Nie jest to tylko kwestia naszego wyglądu, bo nam się mogą podobać różne rzeczy, natomiast jeśli chodzi o to ryzyko, to dzisiaj nadwaga i otyłość zostały już wpisane na listę schorzeń cywilizacyjnych, bo wiążą się z większym ryzykiem śmiertelności tej przedwczesnej. Co się okazało, że w badaniach drugiej fazy, że ten wskaźnik który my najczęściej używamy, jeśli chodzi o nadwagę i otyłość, jest różny w zależności od profilu żywieniowego, jaki przyjmujemy. I co się okazało, że rzeczywiście ponownie widzimy tą zależność, że nie wegetarianie mają największy współczynnik BMI, a wegetarianie niższy, najniższy mają weganie. Norma dla współczynnika BMI jest od 20 do 25, więc widzimy, że weganie mają ten współczynnik idealny. Różnica między weganami a niewegetarianami, czyli osobami spożywającymi mięso, jest aż 5 kg na metr kwadratowy. Tak więc jest to statystycznie ważna zależność, różnica. Na którą dzisiaj naukowcy zwracają uwagę dosyć mocno. W wyniku postępu badań na, nad zdrowiem adwentystów powstała nowa piramida. Piramida żywieniowa, która została wybudowana na bazie badań osób, które pokazały swoim życiem, że są zdrowsze. I żyją najdłużej, zdecydowanie dłużej w stosunku do ogólnej populacji. I ta piramida jest dzisiaj polecana od 2012 roku przez właśnie tą ekipę profesorską ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego Lomalinda. I zobaczmy sobie, co w tej piramidzie jest. Co tam widzimy? Widzimy przede wszystkim produkty, jakie. Roślinne. Widzimy y, produkty pełnoziarniste, widzimy strączkowe, widzimy owoce, widzimy warzywa, orzechy, y, oleje roślinne, widzimy też nabiał i jaja. Zobaczcie, to jest takie pocieszenie dla tych, którzy y, bardzo y, te produkty lubią. G jednak gdzie one są? Gdzie one są? One są na szczycie. Piramidy. Ja rozumiem, że ta piramida tutaj jest w języku angielskim i może nie być tak mocno czytelna, ale w, piramida została przetłumaczona na język polski, jest dostępna w mojej najnowszej książce Zdrowie bez ograniczeń Jak nie chorować i bić rekordy długowieczności. I razem z tą piramidą zostały spisane zasady zdrowego odżywiania. Zasady zdrowego odżywiania, które. Dzisiaj możemy studiować, możemy je czytać i możemy je wprowadzać w życie. Od 2012 roku Uniwersytet Lomalinda w Kalifornii stoi na stanowisku, aby spożywać różnorodność produktów z wszystkich roślinnych grup pokarmowych, następnie wykorzystywać różnego rodzaju ziarna, nasiona strączkowe orzechy i nasiona, wzbogacać potrawy ziołami, przyprawami i olejami. Następnie spożywać nierafinowaną i nieprzetwarzaną żywność, starać się spożywać 25-30 do g błonnika dziennie, wybierać produkty o zerowej lub niskiej zawartości tłuszczu, włączać do diety szerokie spektrum zdrowych tłuszczów w postaci orzechów, nasion i awokado, w sytuacji niedoboru światła słonecznego suplementować witaminę D, suplementować też witaminę B12 w przypadku jej niewystarczającej podaży, pić odpowiednio dużo wody. OK, i tu jest ta piramida, która w naszej polskiej właśnie prezentacji graficznej mówi to samo. Znajdziecie ją w mojej najnowszej książce Zdrowie bez ograniczeń, jak nie chorować i bić rekordy długowieczności. Książka jest dostępna na stoisku Fundacji Źródła Życia. Myślę, że to są ważne rzeczy, o których tutaj mówię, ponieważ jak pokazują badania przeprowadzone w Polsce na Adwentystach Dnia Siódmego przez profesora Scharfenberga w 2016 roku, były to badania, które powstały we współpracy z Sekretariatem Zdrowia naszego Kościoła i przy współpracy z Fundacją Źródła Życia i według tych badań okazuje się, że w naszym społeczeństwie adwentowym w Polsce ponad 70% osób spożywa mięso, 148% pije kawę i herbatę, 9% spożywa alkohol, 47% mężczyzn ma nadwagę lub otyłość i 35% kobiet ma nadwagę lub otyłość. A teraz chciałabym Wam jeszcze pokazać wytyczne żywieniowe, które dzisiaj są znane na świecie, które są inspirowane bardzo mocno między innymi badaniami na adwentystach. Otóż, Amerykańska Akademia Żywienia i Dietetyki, to co kiedyś było. Amerykańskim stowarzyszeniem dietetycznym stoi na stanowisku od 2009 już roku, że odpowiednio zaplanowane diety wegetariańskie, w tym ścisła dieta wegetariańska, czyli wegańska, są zdrowe, odpowiednie pod względem odżywczym i mogą zapewnić korzyści zdrowotne w zapobieganiu i leczeniu niektórych chorób. Dobrze zaplanowane diety wegetariańskie są odpowiednie dla osób we wszystkich etapach życia, w tym ciąża, laktacja, niemowlęctwo, dzieciństwo i okres dorastania oraz dla sportowców. Dalej rząd Stanów Zjednoczonych od 2015 15 roku i tam Departament Rolnictwa, Zdrowia, Edukacji i Opieki Społecznej stoi na, stoją na stanowisku, że dieta wegetariańska jest zgodna ze wskazaniami ży, żywieniowymi i zapewnia zalecane dawki dietetyczne poszczególnych składników odżywczych na każdym etapie życia. Dodatkowo w znacznym stopniu obniża ona ryzyko wielu chronicznych chorób. A co mówi... Uniwersytet Harvarda i tam katedra żywienia człowieka na czele której stoi profesor Walter Willett. Profesor Walter Willett jest dzisiaj najczęściej cytowanym dietetykiem na świecie i co ciekawe, w tym roku w kwietniu na, Uni na wielkiej międzynarodowej konferencji we Włoszech, tzw. Tak Unite to Cure, czyli połączmy się w leczeniu, profesor Willett mówi następujące słowa. Korzyści płynące z diety wegetariańskiej były jak dotąd znacznie zaniżane. Z naszych wyliczeń wynika, że gdyby wszyscy przeszli na wegetarianizm, co najmniej jednej trzeciej przedwczesnych zgonów można byłoby. Zapobiec. Kiedy analizujemy wyniki badań, widzimy, że zdrowa dieta roślinna wiąże się z niższym ryzykiem zachorowania w przypadku niespełna wszystkich schorzeń, jakie bierzemy pod uwagę, i nie powinno nas już to dziwić. Na tej samej konferencji wystąpił również dr Neil Barnard. Jest to w ogóle światowej sławy specjalista medycyny stylu życia i prezes Komitetu do Spraw Medycyny Odpowiedzialnej, i on. Powiedział takie niezwykłe słowa. Ludzie muszą w końcu obudzić się i zacząć dostrzegać niezwykłe korzyści zdrowotne wynikające z wegetarianizmu czy weganizmu. Wciąż nie doceniamy efektu diety roślinnej. Zauważam, że ludzie wyobrażają sobie, że dieta wegetariańska może pomóc im jedynie nieco stracić na wadze, a przecież, kiedy jest ona dobrze skonstruowana, działa potężnie w profilaktyce i leczeniu wielu chorób. Jak Wam się to podoba? Słuchajcie, a co mówimy w Polsce? Co mówi Instytut Żywności i Żywienia w Polsce? To na pewno też Was zainteresuje. Otóż obecnie szefem Instytutu Żywności i Żywienia jest profesor Mirosław Jarosz. Dobre nazwisko. Słuchajcie, w 2012 roku dowiedzieliśmy się, Jakie to stanowisko jest w kontekście diety wegetariańskiej. I było to dla mnie niezwykle zdumiewające. Chciałabym 25 lat temu, kiedy wracałam ze Stanów Zjednoczonych z tą wiedzą, widzieć, że Instytut Żywności i Żywienia już to mówi, ale trzeba było poczekać. Trzeba było trochę cierpliwości. I dzisiaj naukowcy w Polsce również mówią tym samym głosem. Instytut żywności i żywienia nie jest przeciwny diecie wegetariańskiej. Tak nigdy dotąd nie było. Pod warunkiem, że jest dobrze, co? Zbilansowana. To znaczy zapewnia podaż wszystkich składników odżywczych zgodnie z zapotrzebowaniem danej grupy. Osób. Prawidłowo zbilansowane diety wegetariańskie zapewniają korzyści zdrowotne przy zapobieganiu i leczeniu wielu chorób, takich jak otyłość, cukrzyca, osteoporoza, nadciśnienie tętnicze, niektóre nowotwory, stany zwyrodnieniowe i dna moczanowa. Zarówno dieta tradycyjna, jak i wegetariańska, w przypadku niewłaściwego jego, jego zbilansowania, niesie ze sobą ryzyko niedoborów niektórych składników odżywczych i w konsekwencji złego funkcjonowania organizmu. I dobrze, że jest to podkreślane. I słuchajcie, zaleca się, i to jest stanowisko Instytutu Żywności i Żywienia w Polsce, zaleca się przeprowadzanie wśród kucharzy i intendentów szkoleń z zakresu przygotowywania posiłków wegetariańskich oraz stosowanie szeroko dostępnych produktów będących zamiennikami mięsa i jego przetworów. Wspaniałe nowiny, wspaniałe informacje, ważne dla nas. Wiecie, to zalecenie przede wszystkim dotyczy placówek szkolnych i przedszkolnych, gdzie przychodzą do tych placówek dzieci z rodzin wegetariańskich. Także, zobaczcie, mamy to wsparcie i możemy na tym wsparciu się opierać. I teraz, słuchajcie, chciałabym przejść do mojego doświadczenia. Odwołać się do niego, bo myślę, że jest ono też w tym kontekście bardzo ważne. Jak wiecie, ja jestem lekarzem i pamiętam ten dzień, kiedy wręczano mi dyplom ukończenia Akademii Medycznej, a ja składałam przysięgę Hipokratesa. Był to dzień, w którym spełniło się moje marzenie. Był jednak z tym jeden problem. Otóż w latach osiemdziesiątych, kiedy studiowałam, uczono nas, że choroby cywilizacyjne, jeśli pojawią się u pacjenta, będą mu towarzyszyć do końca życia. Ich przyczyna jest nieznana, leczenie jest objawowe, rokowania są niepewne, a wszystkiemu winne są... co? Geny. Wiecie, ale ja nie chciałam być lekarzem, który przepisuje pacjentowi leki, ale nie daje mu nadziei na rozwiązanie. I to inspirowało mnie do dalszych poszukiwań. Cudownie stało się, że wkrótce po ukończeniu Akademii Medycznej mogłam wyjechać na dwuletni staż szkoleniowy do Stanów Zjednoczonych, do instytutów adwentowych medycznych, gdzie mogłam się dowiedzieć innych rzeczy, cudownych rzeczy. Tam po raz pierwszy zrozumiałam, że choroby cywilizacyjne są potencjalnie odwracalne i tym chorobom można zapobiegać. A pierwszy na świecie powiedział to dr Denis Burkitt, który pracował, działał i prowadził badania naukowe w Afryce. Bo wiecie, te kraje też były w centrum uwagi naukowców, dlatego że tam ludzie nie chorują tak jak w krajach rozwiniętych. Tego się dowiedziałam i to zmieniło całkowicie moją karierę zawodową, moje podejście do leczenia i moją praktykę lekarską. A cała przygoda z medycyną stylu życia moja rozpoczęła się w Spokane w stanie Washington w 1995 roku od seminarium doktora Hansa Dila. Doktor Hans Dil jest światowej sławy ekspertem do spraw zdrowia publicznego. I wiecie, on prowadził tam swoje seminarium, na którym pokazywał, że choroby cywilizacyjne są odwracalne. Dla mnie jako lekarza było to coś niesamowitego. Fascynuje i było aż trudne do uwierzenia, bo ja uczyłam się medycyny jakiej farmakologicznej i zabiegowej. Czyli tej medycyny obja Okazało się jednak na tym seminarium i na tym szkoleniu, że można mieć inne podejście do leczenia. I tam, wiecie, na tym seminarium um, pojawił się pewien człowiek. Wjechał on na rowerze na ten wykład, przejechał środkiem naszego audytorium i opowiadał swoją historię. Bob Anderson. Słuchajcie, on był bardzo schorowanym człowiekiem. Miał 66 lat, miał cukrzycę, nadciśnienie, chorował na serce, miał otyłość, bolał, bolał go kręgosłup. Miał wszystkie choroby cywilizacyjne. Jakie możemy sobie tutaj szybko przywołać, i słuchajcie, ten człowiek trafił na seminarium doktora Hansa Dilla i po dwóch latach korzystania z jego porad zupełnie wrócił do zdrowia. Po dwóch latach był w pełni sił i zdrowy i mógł przejechać na tym rowerze swoim. Słuchajcie, Kanadę. Doszło do tego właśnie. Poprzez kontakt z, ze specjalistą, z lekarzem medycyny stylu życia, Bob Anderson. Słuchajcie, on e, w swoim życiu miał te czynniki ryzyka: siedzący tryb życia, przewlekły stres, niewłaściwe odżywianie, używki, palenie papierosów, picie alkoholu i napojów zawierających kofeinę, niedostateczne nawodnienie organizmu. To wszystko było w jego stylu życia. A wiemy, że są to wszystko czynniki rozwoju choroby wieńcowej i zawału serca. Jednak jak to wszystko odrzucił, bo zobaczył, że zmiana stylu życia jest możliwa, to słuchajcie, dokonał tych niezwykłych rzeczy. On mieszka na południu Kanady, w Creston, w tym małym miasteczku. Ale co ciekawe, jak trafił na te seminari to seminarium doktora Hansa Dille, jako zdrowie tak bardzo się po poprawiło, że w pewnym momencie, któregoś dnia, powiedział do swojej żony Teresy, że on ma umówioną wizytę u kardiologa w Calgary. Calgary to jest takie miasteczko na południu Kanady, ale po drugiej stronie górska Skalistych I on, słuchajcie, na tym rowerze jechał do swojego kardiologa po to, żeby pokazać, że można inaczej wracać do zdrowia. Najpierw chciał to pokazać swojemu lekarzowi, i kiedy przyszedł do jego gabinetu, to pierwsze, co powiedział, panie doktorze, ja przybyłem do pana innym środkiem lokomocji dzisiaj. Lekarz pewne, pewne, w pierwszym myśli skojarzył, że pewnie przyleciał z samolotem, ale kiedy dowiedział się, że rowerem, to nie mógł w to uwierzyć, bo to, to są, słuchajcie, rzeczy, które, którym, które jest trudno, w które jest trudno uwierzyć lekarzom wykształconym w typowych, na typowych uniwersytetach. I on, słuchajcie, przybył do Kalgary i lekarz tak zdumiony tym wszystkim co zobaczył tą historią którą poznał postanowił że opublikuje tą historię i tak się stało Bob Anderson, zachęcony tym sukcesem, postanowił, że przejedzie tą Kanadę na rowerze. Ale pierwszy etap swojej podróży rowerowej, tej dłuższej, do swojego lekarza zaliczył na trasie 490 kilometrów, a potem jechał 4000 kilometrów do Ottawy. I słuchajcie, media go opisały jest to posta dzisiaj bardzo znana. My też tłumaczyliśmy tę historię na język polski. Można odwrócić. E, choroby cywilizacyjne poprzez zmianę stylu życia i sposobu odżywiania. I wiecie, jego żona również miała swoje problemy zdrowotne i też powróciła do zdrowia, i wtedy oni razem byli tymi ambasadorami dobrych zmian, i zawsze mówili, że nasza druga młodość przewyższa pierwszą, bo teraz nikt nie może nam powiedzieć, że czegoś nie możemy. Że w wieku 60, 70, 80 lat my możemy mieć nawet lepsze zdrowie niż w młodszym wieku. Gdzie dr Hans-Diel mnie zainspirował, zainspirował do zmian i do podejścia innego do pacjenta? Jestem mu za to ogromnie wdzięczna, bo mm, nawiązałam z nim współpracę, przetłumaczyłam jego książkę na język polski. Ona jest wam znana, bo już ją mamy 20 lat w sprzedaży w naszym wydawnictwie, ale prowadzę też w Polsce program odnowy zdrowotnej New Start, o czym też wiecie. Ciekawe jest jednak to, że przez te Całe e, moje studia tego się nie dowiedziałam. Mogłam się dowiedzieć tego później. I dzisiaj cieszę się, że mogę się tą wiedzą dzielić z innymi. Jest ta nowa moja książka Zdrowie bez ograniczeń, jak nie chorować i bić rekordy długowieczności do lektury, której was serdecznie zapraszam. Zapraszam was też do programu New Start i wiecie, w tym roku mamy jego nową odsłonę to jest program New Start, który my już nazywamy teraz program Odnowy Zdrowotnej New Start Prosperity. Odkąd skończyłam szkołę, Couchów Prosperity zajmuje się bardziej też nie tyle zdrowiem fizycznym, co też, ale również zdrowiem psychicznym, emocjonalnym. Wiecie, od 1872 roku Ellen White radziła lekarzom, aby leczyli pacjentów. I chciało poprzez umysł. Ona pierwsza, ona była pionierką medycyny psychosomatycznej, i my dzisiaj wiemy, że potrzeby emocjonalne są bardzo duże w społeczeństwie i są choroby w ciele, które wynikają z chorego umysłu, z niedobrych emocji, ze złych przekonań, ze złego myślenia. My te rzeczy też wprowadziliśmy do naszego programu. I w tym roku taki program będziemy prowadzić. Z szczególnym zwróceniem uwagi na te zagadnienia. Ja mam przekonanie, że program New Start to jest program dla wszystkich i każdy powinien mieć szansę skorzystać z tego programu. My z okazji kongresu przygotowaliśmy dla was specjalny rabat. Jeśli ktoś z was chciałby uczestniczyć w takim programie, głębiej poznać i zasady ducha proroctwa, jeśli chodzi o zdrowy styl życia, czy też poznać te naukowe odkrycia, wprowadzić to w praktyczne swoje życie. Może Pytania, wątpliwości. Może nie wiecie jak to zrobić. Może są właśnie te problemy emocjonalne. My staramy się na programie New Start pełniej. W Wychodzić naprzeciw tym potrzebom. Wobec czego bardzo Was serdecznie zapraszamy. Są już terminy na stronie internetowej. A dla Was, którzy jesteście uczestnikami naszego kongresu, chciałabym ogłosić to, że jest przygotowany szczególny duży rabat. I ja mam tutaj kupon w wysokości 400 zł. Jeśli ktoś z Was. Chciałby uczestniczyć w tym programie w kolejnym sezonie, to od razu, z racji tego, że jesteście tutaj, macie rabat 400 zł. Na program. Gorąco Was zachęcam do uczestnictwa. Bardzo dziękuję Wam za Waszą uwagę, za Waszą wytrwałość, że byliście aż do tej pory z nami. Ja bardzo się cieszę, że mogłam się tymi informacjami z Wami podzielić. Jestem ogromnie wdzięczna Panu Bogu za Jego cudowne światło, za Jego niezwykłe prowadzenie i zapraszam Was do kontaktu. Kupony rabatowe można dostać, odebrać sobie na stoisku Fundacji Źródła Życia lub bezpośrednio u mnie. Serdecznie wam dziękuję za uwagę i życzę dużo, dużo zdrowia. Amen. Wow, Ale mamy Pana Boga Ależ mam dał wiedzę, ależ dał nam mądrość przez swoje słowo przez swojego proroka. Chciałbym połączyć ten dzisiejszy obecny wykład Grażynki z tym, co wczoraj wieczór żeśmy słyszeli, co brat Jesse wieczorem mówił. Pamiętacie te dwa teksty, które zacytował? Że macie być głową, nie ogonem. To my mamy wywierać ten wpływ pozytywny. A ten drugi, również z 5 Mężczyznowej, czwarty rozdział, czwarty rozdział, bodajże. Cz Piąty rozdział, czwarty, po któryś tam wiersz, tam była mowa o tym, że ludzie będą do Was przychodzili i będą na Was patrzyli i powiedzą, coż za dziwny naród, cóż za mądrość mają, skąd oni mają tą mądrość? Powiem Wam tak. Doświadczenie z mojego życia, troszeczkę prywaty w tym momencie, Firma Primavika ma w tym roku 20 lat. I z tej okazji dość dużo wywiadów mój marketingowiec dla mnie załatwia. I w wielu miejscach, czy przed wywiadem, czy po wywiadzie, ludzie mnie pytają: A skąd pan wiedział to? A skąd pan to wiedział 20 lat temu, że żywność wegetariańska, żywność wegańska to jest to, co. To jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. I wtedy im odpowiadam: No, wiecie Państwo, nie ja taki mądry jestem, nie we mnie jest ta wiedza, ale my jako Kościół, jestem adwentystem dnia siódmego. Jako Kościół mówimy o tym od 150 lat ponad. I wtedy mam okazję o wielu rzeczach, tych, które. O których się nauczyłem w kościele, o których słyszałem w kościele, mam okazję tym ludziom o tym powiedzieć. I ci ludzie są po prostu zszokowani, skąd my miedzieliśmy 20, 40 lat temu o, takiej rzeczach, o takich rzeczach. I wtedy możemy im powiedzieć, że to Bóg jest tak bardzo zainteresowany naszym losem, i to Bóg chce nas prowadzić, i to Bóg. Nam daje tą mądrość. Bóg powiedział, zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. I chwała Panu Bogu za to, co On dla nas czyni. Chciałbym was przeprosić za coś. Chciałbym was przeprosić, tak lakonicznie powiem, za śledzie. Ci, którzy dzisiaj byli na śniadaniu, czy wczoraj na kolacji, zauważyli, że podczas produktów, które pomiędzy produktami, które tam się pojawiły, były jakieś sałatki śledziowe, jakieś śledzie. Wczoraj była ryba po grecku. Ja myślałem, że tam będzie tofu w środku, bo my takie jemy w domu. A się okazuje, że tam była ryba w środku. Zapewniam was, dwa elementy w tym były. Jeden w menu, które Iwona przygotowywała. Nie było takich produktów. I z góry żeśmy mówili, ja byłem przy tym spotkaniu, kiedy pani mówiliśmy wegetariański, Czy pani rozumie, co to znaczy wegetariańskie? Wegetariańskie to również bez ryb. Pamiętam to 3 miesiące czy 4 miesiące temu, żeśmy tej pani mówili. Ale z drugiej strony i mówię, my, Iwona w menu nie ustaliła takiego, takich produktów, ale. Oni, chcieli, oni byli tak bardzo zainteresowani, żebyśmy dobrze się czuli, żebyśmy dobre rzeczy zjedli, więc ze swojej woli dołożyły, dołożyli nam te ryby i te śledzie. Przepraszam was za to. Dziewiąty kongres ASI, ASI zbliża się do końca. To jest faktycznie jeden z ostatnich punktów tego kongresu. Jak zawsze oczywiście Panu Bogu chwała i cześć, za to, że ten Kongrys mógł się odbyć, za to, że on nam błogosławił, za to, że mogliśmy przeżywać te dobre chwile, bo wierzę, że one były dobre. Moje chusteczki były mokre, i wierzę, że wasze niejednych z was też były mokre. Z emocji, ze wzruszeń, z tego, co myśmy mogli przeżyć na tym miejscu. Wiem, że było wykonane kawał, kawał dobrej roboty. I chwała Panu Bogu za to, że dodaje nam sił, że pobudza nas, że nas zachęca, że pokazuje nam cel, do którego chcemy dążyć. Chwała, chwała, chwała Panu Bogu za to. Ale chciałbym podziękować wielu, choć nie wszystkim osobom. Oczywiście Jesse Swikerowi za to poselstwo, które nam przekazał. Ono było tak trochę inne, niż my słyszeli dotychczas. Dla niektórych było wręcz trochę kontrowersyjne, ale ono było potrzebne, bez wątpienia. Zmienia nasze spojrzenie na misję. Ten kongres bez wątpienia zmieniał nasze spostrzeżenie, patrzenie na misję. Bratu Zbyszkowi Karniwo, Karniwołowiczowi za to, że tłumaczył. Miał zawsze, miała tłumaczyć do Jessica, Kubów, która od wielu lat nam tłumaczy, ale Jessica spodziewa się dzieciątka i, i nie mogła przyjechać. Chciałbym podziękować również trio Nobles, zespołowi trio Nobles. Pięknie nam śpiewali, i wierzę, że to było na chwałę Panu Bogu. Bez wątpienia. Mało pięknie śpiewali, to te teksty, te słowa były naprawdę niezwykłe. Rzadko kiedy, żeby tak niezwykłe słowa były i tak, tak dużo mówiące o Bogu, o Panu Jezusie i o miłości. Chciałbym podziękować orkiestrze naszej. Piątka dla Jezusa. To było coś niezwykłego. Wiecie, ja, jako, że Ala to koordynowała, w pewnym momencie Ania przysłała filmik. I tam jakieś głosy, jakieś odgłosy. Dzie dzieci tam roz rozmawiają często. Ania mówi: No tak, tej tych dzieci nie idzie opanować na próbie. Wiem, że nawet używają mikrofon, bo gardło już nie wytrzymuje. <grymka> Osoba prowadząca bodajże Monika prowadzi. To były dzieci, i one tak się zachowują. A tutaj siedzieli profesjonaliści. <noise> z jakim przeżyciem, z jakim, z jakim przemyśleniem to robiły. Po prostu profesjonaliści. Powiem tak, to nie była nasza inicjatywa, żeby one zagrały. Rok temu jedna z tych młodych osób podeszła do Ali i mówi: Ciociu. W przyszłym roku chcielibyśmy grać do pieśni. I przygotowały się i grały to pieśni. Chwała Panu Bogu, za to, że mamy takie, taką młodzież, ambitną, która chce, na chwałę Panu Bogu, robić to, co najlepsze. I tak było. Chciałbym podziękować Sandrze Początek za wykład Jak wychować przedsiębiorcze dziecko. Nie byłem na tym wykładzie i część z nas nie było. Ale wierzę, że to będzie na internecie, będziemy mogli to posłuchać i na pewno posłucham tego wykładu również. Chciałbym podziękować bratu Markowi Goriaszowi również za ten wykład na temat chrześcijańskiej asertywności. Jak mamy w takich sytuacjach się zachować, jak mamy reagować, żeby to jednak było taktowne, a jednak, żeby pokazać tą granicę. No, i oczywiście siostrzy Greżynie chciałbym podziękować za ten wykład. O wielu, przecież o wielu rzeczach wiemy, naprawdę wiemy. Tylko czemu nieczęsto stosujemy w naszym życiu to? Często zapominamy. A przecież Pan Bóg nas obdarzył wiedzą, których większość ludzi w tym świecie nie ma. Wiecie. Ostatnio, znaczy nie ostatnio, to od, od długiego czasu czytam książki Ellen White. Oczywiście zawsze, zawsze ceniłem wysoko. W tej chwili czytam książki, książkę Przypowieści Chrystusa. Przestudiowałem ją dwa czy trzy lata temu, a teraz po prostu sobie czytam tylko te fragmenty, które, które gdzieś tam mnie poruszały. Ileż tam jest mądrości do naszego codziennego życia? Ileż tam jest mądrości? To, co brat Jesse miał w wykładzie piątkowym, jak miał wykład. Ja mówię, on za chwilę zacytuje przypowieści Chrystusa, że religia i biznes są jednym, a nie dwoma. I za chwilę ten, ten cytat się pojawił na tym. To co, to, co, to, co Marek Goliarz miał podczas wykładu dzisiejszego, że jeśli o komuś odpowiadamy, nawet słowa krytyki, Elenład nie mówi, że nie mamy mówić słów krytyki, ale te słowa krytyki mają być namaszczone miłością. Wow. Ileż mądrości jest w dziełach Ellen White. Zachęcam, sięgajcie do tych dzieł. I tutaj Grażyna nam podzieliła się tym, co Ellen White mówi na temat zdrowia. Wierzę, że ten materiał będziemy mogli słuchać i oglądać, że on będzie przynosił to błogosławieństwo dla ludu Bożego, ale również będzie światłem dla ludzi, którzy żyją wokół nas i się zastanawiają, czemu ci adwentyści są inni. Oczywiście podziękowanie dla brata Mariusza Radosza, który wczoraj prowadził warsztat. Podziękowanie dla Roberta Kuczka, który gdzieś tam może chodzi. Chociaż często nam mówi tutaj, doświadczenia jakieś opowiada. Wow, takie doświadczenia, że ciarki nam po plecach chodziły. Mojej żonie Ali za, za przygotowanie tych wszystkich filmików, które były puszczane przed każdym programem, za wszystkich, wszystkich pieśni, za ćwiczenie, które ćwiczyła tu z Wojtkiem, tylko na odległość. Te wszystkie próby się odbyły tutaj, wczoraj, przedwczoraj, w piątek. Dziękuję Dawidowi Skrzypczakowi, którego nie widać tu bo on przeważnie tam jest, za tą kotarą i on czuwa, żeby wszystko działo się zgodnie z czasem, zgodnie z planem, żeby wszystko było na czas, żeby każdy wszedł w odpowiednim momencie. Ja zauważyłem dwa potknięcia tylko. Zapewne wy w ogóle, żeście tego nie zauważyli, ja zauważyłem tylko. Dla Ani Kuczek za przygotowanie biuletynu, bo to jej duży wkład, że ten biuletyn powstał. Za korektę wszystkiego, żeby te wszystkie teksty, to wszystko, żeby było tak, jak ma być. Żeby nie było jakichś złych przecinków, złych kropek, złych liter. To, to ani zadanie było. Iwonie Skrzypczak. Wiecie, ile ta. Ile ta dziewczyna wykonała pracy? Cały scenariusz to Iwona. Noclegi, Iwona. Wyżywienie, Iwona. A tak jak powiedziałem na otwarcie, za każdym punktem, najdrobniejszym, każda osoba, która tu wychodziła, Każda modlitwa, to za wszystkim stały rozmowy telefoniczne. Czasami po kilka, czasami kilkanaście. Żeby to tak sprawnie mogło się odbywać, to trzeba mnóstwo pracy wykonać przed. I tutaj Iwona mnóstwo tej pracy wykonała. Dla Marka, dla grupy misyjnej podziękowania. To często nie widzimy tego, ale to gdzieś tam na zapleczu było wykonywane. Dla Asi, Beaty i dorotki w tym momencie, której nie było na kongresie, ale rejestrowała. Te dziewczyny was rejestrowały i przez telefon, i przez internet, i, i, i tutaj na miejscu już rozliczały. I oczywiście tym wszystkim, którzy mieli sprawozdania, chcę podziękować, prezentacje również, projekty. Tym wszystkim, którzy mieli jakikolwiek udział, bo żeby to mogło się stać. To nie sposób, żeby to zrobiły dwie, dwie osoby, cztery, dziesięć. To po prostu musi być cały sztab ludzi, i tych ludzi było bardzo, bardzo dużo zaangażowanych. Mógłbym jeszcze wiele osób wymieniać. No i przede wszystkim, z jednej strony, po co kongres, <grym>, jeśli nie byłoby słuchaczy? <grym>, to wam, którzyście przyjechali na ten kongres, przybyli na ten kongres, dziękuję wam wszystkim, bo lepiej się mówi do pełnych krzeseł niż do pustych. Jeszcze lepiej się mówi, jak widać reakcje ludzi. To, to, to dodaje chęci, to dodaje skrzydeł, to daje e, e, przepraszam za słowo, takiego powera, bez wątpienia. I dziękuję wszystkim internautom, którzy gdzieś tam już nas słuchali, jeszcze nas będą słuchali, bo te materiały będą, są już na internecie, one będą, e, powiem dla takiej waszej ciekawostki. Nas było na sali około pod 300 osób. Wczoraj naszych spotkań, prawie wszystkich, było około 900 komputerów włączone. Wczoraj, tylko wczoraj. Wyobraźcie sobie, ile ludzi jest na zewnątrz, ile jest w Polsce, ile jest w świecie, którzy to oglądali? Chwała Panu Bogu za to, że taką pracę mogliśmy wykonać. I fajnie, że są ci za ekranem, ale tak jak powiedziałem, bardzo są potrzebni ci, którzy siedzą na sali. Bardzo są potrzebni, żeby być, żeby razem uczestniczyć. Chciałbym na zakończenie, żebyśmy zaśpiewali jedną pieśń. Pieśń pod numerem 212. Już nadchodzi ten dzień. Ale jeszcze zanim zaśpiewamy tą pieśń, to ja też muszę coś powiedzieć. To, że te wszystkie komputery były włączone, to również dzięki tej ekipie, która tutaj siedzi za ścianą, przed kamerami, tutaj za tym cokolwiek to jest, parawanem. Ale chciałbym również bardzo serdecznie podziękować i chciałem podziękować Pawłowi. On sobie nie może dziękować, nie wypada mu. Ale Paweł prowadził każde ze spotkań organizacyjnych, czuwał nad tym, żeby wszystko zgodnie z planem, który założyliśmy, było realizowane. Każdą agendę przeglądał, sprawdzał każdy punkt. To jest, wiecie, mnóstwo godzin pracy. I jeszcze jedna rzecz. W każdym innym kraju w Europie kongresy odbywają się w taki sposób, że uczestnicy pokrywają też pewien koszt. Związany z organizacją kongresu. E, organizacja takiego wydarzenia kosztuje ile mniej więcej? Około 40 tysięcy. Tyle mniej więcej kosztuje to, żebyście mogli tu być. E, może nie będę wymieniał z imienia, bo nie wiem, czy sobie by życzyli. Ale chciałbym podziękować sponsorom, którzy ten koszt również pokryli tak żeby środki, które zbieramy tu mogły być w 100% przeznaczone tylko i wyłącznie na projekty. Ale ten koszt jest realnym kosztem. Nikt z nas rejestrując się nie płacił faktycznie za kongres. płaciliśmy tylko za inne wyżywienie, za noclegi, ale nie za kongres. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który tej opłaty nie pobiera. I to jest naprawdę też Coś, co jest możliwe dzięki osobom, które sfinansowały to. Teraz możemy zaśpiewać pieśń. Tak, zaśpiewajmy pieśń. Radośnie, bo już nadchodzi ten dzień. Nasze czoła do modlitwy. Panie i Boże nasz, który jesteś w niebie, przychodzimy przed Twoje oblicze, by podziękować za to, że jesteś tak bardzo zainteresowany naszym losem, by podziękować za to, że pragniesz naszego szczęścia, naszego zbawienia, by podziękować za te słowa nadziei, jakie są w Twoim Słowie w Piśmie Świętym, by podziękować, że nadchodzi już ten dzień. My nie wiemy kiedy to się stanie, ale dla każdego z nas może być to już za chwilę. I dałby, dałby Bóg, Bóg, byśmy już za chwilę mogli spotkać się z Tobą, gdy przyjdziesz, gdy przyjdziesz, by zakończyć historię grzechu i zła, by zabrać nas do domu, który dla nas przygotowałeś. Panie Boże, ale prosimy. Dodawaj nam sił, dodawaj nam wytrwałości, byśmy z raz obranego kierunku, że my chcemy z Tobą, my chcemy za Tobą, my chcemy znaleźć się w Twoim Królestwie, byśmy nigdy z tego celu nie zboczyli, ale byśmy wytrwali do końca w mocy Twojej, w społeczności Twojej z Tobą i w przyjaźni z Tobą. Panie Boże, daj nam poznawać Ciebie. I daj nam doświadczać Ciebie w naszym codziennym życiu. Sprawiaj, byśmy byli skupieni na sprawach Twoich, w każdym naszym poczynaniu, w każdej naszej pracy, w każdym naszym zajęciu, byśmy Ciebie mieli zawsze na pierwszym miejscu i za Tobą podążali. Ojcze Niebieski, bądź uwielbiony za to wszystko, co pozwoliłeś nam przeżyć na tym miejscu podczas tego spotkania. A prosimy o to wszystko w imieniu i zasługach Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Powiem na zakończenie te ważne słowa. Uważam, że dziewiąty kongres ASI został zakończony. Jednocześnie zapraszam was wszystkich na dziesiąty kongres, który odbędzie się już niedługo, za rok tym razem spotkamy się w Łodzi. Głównym mówcą będzie brat Paweł Goja. I niech was nie zabraknie, bo jesteście tak bardzo potrzebni, by być zachętą dla mówiących. Do zobaczenia. Do zobaczenia.